Berkide? To na razie. No to do jutra. Znowu daliście wycisk słabszemu? Przynajmniej nie krzyczę przez sen. Zostaw Cedrika, buuu. Ale o czym ty mówisz? Hej! Co? Co robisz? Nic nie robię! O nie! Zrób coś! Expecto Patronum! Że co zagrożenie dla czarodziejów? To była samoobrona! Witaj, Harry. Więc zakonowi udało się bezpiecznie ciebie sprowadzić. Jak tylko się spakował. To na razie, Harry. Tak. Dzięki, Tonks. Witam na Grimald Place numer 12, w siedzibie zakonu Feniksa. Jakiego zakonu? To tajne stowarzyszenie tych, którzy walczyli z Voldemortem. Oprowadzę cię. Co porabiałeś? Nic nie robiłem. To wy się dobrze bawiliście w siedzibie zakonu. Nic nadzwyczajnego. Głównie pomagamy mamie sprzątać. Pani Weasley lubi, gdy jest czysto. Mógłbyś mi? Mam przesunąć wszystko pod ścianę, żeby mama mogła posprzątać podłogę. W porządku, Harry. Już nie jesteś u Dursleyów. Możesz używać magii. Polecam ci Axio i Depulso. Przydatne, ale jeszcze tego nie umiem. Rób to, co ja. Najpierw poćwiczmy Axio. Wykorzystam to krzesło, żeby pokazać jak. Najpierw musisz wycelować w krzesło. Następnie ruszaj różdżką, jak ja. I powiedz Axio. Axio! Axio! To jest to. Pokaż mi jeszcze raz. Axio! To powinno pomóc. Axio jest świetne do przyciągania obiektów. Do odpychania użyj Depulso. Wyceluj różdżką, zrób tak i powiedz Depulso. Depulso! Depulso! Świetna robota, Harry. Spróbuj następny. Depulso! Więc mamy przenieść wszystkie przedmioty z tego miejsca tam? Zgadza się. Dzięki. Może mama przestanie gderać. Widziałaś Rona lub Hermione? Mama zagoniła wszystkich do pracy. Gdzieś tu muszą być. Znajdźmy ich. Na razie, Ginny. Jak wakacje? Na pewno miałaś fajniej niż ja u Dursleyów. Dumbledore zabronił nam pisać. Uznał, że tak będzie lepiej. Wściekł się, gdy usłyszał o dementorach. Gdybym nie był uziemiony u Dursleyów, może to by się nie stało. Hermiono, tobie Molly też wymyśliła jakąś pracę? Mam to naprawić. Wszyscy ci pomożemy. Do tego zadania przyda się reparo. Patrz i ucz się. Celuj w tę zepsutą rzecz. I poruszasz różdżką jak ja i mówisz reparo. Reparo. Reparo!
Świetnie! Naprawmy kolejną rzecz. Dobrze! Ta dziura wygląda lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Świetnie! Dalej, Hermiono, posprzątajmy to miejsce i może wtedy Molly nie będzie się do mnie krzywić. Pozwól, że ci pomogę. Daj, pomogę ci z tym. Bałagan. Stworek nie pozwoli nikomu plugawić domu ukochanej pani. Kto to jest stworek? Kiepska wersja skrzata. Twoi przyjaciele czekają. Znajdźmy ich. Co z tymi dementorami? Tam miałeś być bezpieczny. Dobrze, że Lupin nauczył cię expecto patronum. Tak, dobrze wylecieć z Hogwartu za obronę przed pocałunkiem dementora. Wkrótce znów będziesz w Hogwarcie. Jeśli skończę się pakować w tym stuleciu. Więc ci pomożemy. Wingardium Leviosa. Zaklęcie do podnoszenia. Patrzcie uważnie. Celuj różdżką w ubrania i potem ruszaj nią tak jak ja. Wingardium Leviosa. Teraz, gdy ubrania są w powietrzu, możemy nimi dowolnie poruszać. Aby wrzucić ubrania do kufra, przerwij zaklęcie. Wingardium Leviosa! Dobre zaklęcie. Wspaniale! Ćwicz dalej! Dobre zaklęcie. Masz to. Dobra, teraz spakujmy pozostałe rzeczy. Dzięki. Skąd się tyle tego bierze? Wingardium Leviosa. Przydatne przy przesuwaniu rzeczy i do trzymania skarpetek Rona w bezpiecznej odległości. Hermiona wyczytała, że nie mogą cię wyrzucić. Jasne. A co w ogóle robili tam dementorzy? To bardzo dobre pytanie. Muszę iść na spotkanie zakonu. Zostań i pogadaj z przyjaciółmi, Harry. Ciekawe, czy jest to ważne spotkanie. Znajdźmy resztę. Dobry wieczór. Wszyscy na pana czekają. Są tam. To Dumbledore. Myślisz o tym, co ja? Możemy użyć pelerynki niewidki. Ale nadal będzie trudno porządnie pilnować. Wiesz, jaką wagę przywiązuje do tego Voldemort. Musi być jakiś sposób. Voldemort poszukuje jakiejś broni. Może to coś, co zabija wiele osób naraz. Ssss. Koniec spotkania. Szybko do łóżek, zanim mama nas złapie. Myślę, że to mamy. Cokolwiek to jest. No. Jestem Harry. Sala 10? Cały Wizengamot? W sprawie użycia magii przez nieletniego. Cisza, cisza! Kto jest za uznaniem winy? Chciałbym także powitać nową nauczycielkę obrony przed czarną magią, profesor Dolores Umbridge, która... Dziękuję, dyrektorze. Minister magii.
zawsze uważał, że edukacja ma zasadnicze znaczenie. Sprzeciwia się nieuzasadnionemu dostępowi. To znajoma knota. Była na przesłuchaniu. Nowy stan. Musimy zachować wstęp w dół. Wśród tych ludzi są ważne rzeczy. Dziękuję, profesor Umbridge. Wam wszystkim i nowym uczniom. Witam w Hogwarcie. Słuchaj, Ron, gratuluję zostania prefektem. Nigdy bym się nie spodziewał. Myślałem, że to będziesz ty. Nie, za dużo ze mną kłopotów. Pewnie masz rację. No dobra, lepiej chodźmy do salonu. Słuchaj, Ron, gratuluję zostania prefektem. Nigdy bym się nie spodziewał. Myślałem, że to będziesz ty. Nie, za dużo ze mną kłopotów. Pewnie masz rację. No dobra, lepiej chodźmy do salonu. Zauważyliście, że nie ma Hagrida? Chyba robi coś dla zakonu. Trochę ciszej. Cicho, George, bo zabierze nam punkty. Tak czy inaczej, jeśli się nie pospieszysz, zostaniesz Hermione w złym nastroju. Co możemy zrobić? Oj, nie grzeszy inteligencją. Przysięgam uroczyście, że nie grzeszy. A tak, mapa Huncwotów. Przysięgam uroczyście, że knuje coś złego. Koniec psot. Lepiej idź na górę. Hermiona nie będzie zadowolona, jeśli się spóźnisz. Słyszałaś o drużynie Quidditcha Gryffindorów? Tragedia, co nie? Ciekawe, co będziemy przerabiać.
Cześć, Harry. Cześć, Cho. Pomyślałam, że się przywitam. Miło spędziłeś wakacje? To znaczy, poza przesłuchaniem i groźbą wylania. To odznaka tajfunów? Chyba im nie kibicujesz. Kibicuję. Na razie, Harry. Wszyscy zaczęli ich popierać, jak wygrali Mistrzostwa Ligi. Chodźmy do salonu. Lepiej, żeby Hermiona za długo nie czekała. Hasło? Jeszcze nie znam, a ty? Myślałem, że ty znasz. Prefektom nie mówią wcześniej? Tak, to było coś jak... Wiesz, coś... Nie pamiętam. Mnóstwo nam mówili. Super. To jak wejdziemy? Bez hasła nie wpuszczam. Jasne, chodźmy. Znajdźmy jeszcze kogoś z Gryffindoru i zapytajmy o hasło. Hej, czy ktoś wie, jakie jest hasło do salonu? Mimbulus Mimbletonia. No, zaliczyłeś zadanie. Z drogi, Karzełku. Hasło! Mimbulus Mimbletonia. Tak jest! Gdzie się podziewaliście? Lepiej spójrz na tablicę ogłoszeń. Nazwał mnie grubą damą! Jestem damą, ale z niego żaden dżentelmen. Depulso! Myśleć, że oskarżyli mnie o wypicie całego likieru. Mam nadzieję, że plan zajęć będzie lepszy niż... O, Harry, dokonałeś jakiegoś odkrycia? Marta, tak, znalazłem coś. Na tym polegają odkrycia. W Hogwarcie można odkryć mnóstwo rzeczy. Trzeba tylko szukać. Z naszym fartem znajdziemy nową komnatę tajemnic. Tym razem z pająkami. Nie pająkami, ale rzeczami, których inni nie widzą. To jest inna komnata? Nie komnata, a pokój. Znalazłam ją, jak chowałam się w rurach. Kto go odkryje, ten znajdzie wewnątrz specjalne, tajemnicze rzeczy. Świetnie! Gdzie jest ten pokój nagród? O tak! Zapytaj Martę! Marta wszystko ci powie. To tajemnica. I sama musisz ją odkryć. Nie do wiary, że jeszcze nie... Lepiej spójrz na tablicę ogłoszeń. Niewiarygodne, prawda? Tak. Podwójny eliksir w poniedziałek. Znajdźmy lepiej Neville'a. Na pewno nie widział planu zajęć, a zaraz mamy lekcję obrony przed czarną magią z Umbridge. Może powinieneś sprawdzić na mapie. Znalazłem. Pokój, o którym mówiłam. Musisz przejść przez portret. No, doprawdy. Jakbym mógł rzucić na nią zły urok? Czego chcesz? Przyprawiasz mnie o ból głowy. Nie!
chce dostać się do pokoju nagród. Gdyby życzenia rosły na drzewach, to wiatr wiałby od morza. Odejdź stąd. Czy muszę znać hasło? Nie słyszałeś? Zjeżdżaj stąd. Dobrze, a może zostaniemy tu i poczekamy na Martę? Ona lubi Harego i na pewno zgodzi się ci towarzyszyć, jeśli on ją o to poprosi. Co? Albo nas wpuścisz, albo Marta będzie cię nawiedzać. Powieki! Moja droga, podziwiam twoją mściwość. Wejdźcie, proszę. I powiedzcie tej płaczce, żeby mnie nie nachodziła. Moja fiolka staje się cięższa z każdym odkryciem. Ciesz się, że portrety nie mogą rzucać złych uroków. Na psi urok. Te twoje odkrycia przyprawiają mnie o ból ręki. Przypominajkę. Widział ją ktoś? To król wieprzlej z przyjemnością. Ile masz kart z czekoladowymi żabami? Ja mam 187. Witaj. Opuśćcie te różdżki! Wygląda na to, że ma kłopoty. Celuj w nich różdżką! Żegnam. Co tak na mnie patrzycie? Nie macie nic do roboty? Zatrzymujemy. Kiepsko jak na piątoklasistę. Kolega Pottera, co? Kolega Pottera, co? Co tak na mnie patrzycie? Kiepsko jak na piątoklasistę. Celuj w nich różdżką. Pokażmy tym idiotom! Pokażmy tym idiotom! Celuj w nich różdżką! Celuj w nich różdżką! Hej! Spadaj, Potter! Powiem ojcu! Dzięki, próbowałem im przeszkodzić, bo przyczepili się do pierwszaków. Przynajmniej próbowałeś, Neville. A co z regulaminem, Hermiono? Chodźmy lepiej na obronę przeciw czarnej magii.
Musimy iść na obronę przed czarną magią. Jak chcesz poćwiczyć zaklęcia, wystarczy pogadać z profesorem. Musimy iść na obronę przed czarną... A więc to będzie następna lekcja. Cześć. W porządku? Sumy! S-U-my! Pracujcie, a zostaniecie nagrodzeni. Nie uczcie się, a konsekwencje będą poważne. Ale tu nie ma nic o używaniu zaklęć obronnych. Ha, ha! Używaniu? A niby czemu mielibyście używać zaklęć obronnych? No, nie wiem. Może dlatego, że Voldemort wrócił? To? Kłamstwo? Nie kłamie! Widziałem go! Walczyłem z nim! Szlaban, panie Potter! Dziś w moim gabinecie, teraz, wszyscy czytamy rozdział pierwszy. Podstawy dla początkujących. Ale był ubaw. Nie do wiary, że nie pozwolili nam ćwiczyć przed sumami. To cię tak martwi? Nie to, że nauczyciel oskarża mnie o kłamstwo? Może pomogą nam Fred i George? Zaliczyli obronę przed czarną magią. Ci dwaj? Oni potrafią się tylko popisywać. Przecież nie mamy nic do stracenia. Chodźmy ich znaleźć. Sprawdź na mapie. Tam ich znajdziemy. Cześć. Przynajmniej profesor Snape zobaczy, jakim naprawdę Potter jest kretynem. Na mapie. Tam ich znajdziemy. Chodź, stary. Znajdźmy Freda i George'a. Jak chcesz poćwiczyć zaklęcia, wystarczy pogadać z profesorem. Idziemy do niego. Gdzieś. I... W porządku? Są chyba na dworze. Masz ochotę poszukać potem tajnych przejść? Nie mogę. Mam szlaban u Snape'a. Czy życie ma sen? Są tutaj. Cześć, prefekci. Sprawdzacie, czy nie rozrabiamy. O co chcecie nas zapytać? Chodzi o te Umbridge. Nie chce nas niczego nauczyć na obronie przed czarną magią. Słyszeliśmy. Chcesz, żebyśmy pomogli? Co o tym myślisz, George? Myślę, że z tymi biedakami trzeba zacząć od początku. Wyjmijcie różdżki. Najlepszy wróg to wróg bez różdżki. Zademonstrujesz, George? Z rozkoszą, Fred. Patrzcie uważnie.
Expelliarmus! Wspaniale, George. Chyba nie spałeś na tych zajęciach. Teraz twoja kolej, Harry. Expelliarmus! Teraz naucz tych dwoje. Expelliarmus! Dobrze. Nawet Ronowi udało się rzucić. Spadaj. No to mamy Expelliarmus. Ale kiedy naprawdę trzeba dokuczyć ślizgonom, drętwota nadaje się idealnie. Fred wam zademonstruje. Drętwota! Nieźle. Teraz ty spróbuj, Harry. Powiedzmy, że ja to Malfoy. Drętwota! Super! Załapałeś? Nieźle. Całkiem nieźle. A teraz przepraszamy. Jesteśmy zajęci. Mamy sprawy do załatwienia. Ćwiczcie rzucanie tych zaklęć, gdy tylko jest czas. Ale na kim ćwiczyć? Każdy ślizgon się nada. Na razie! Harry, nie czas przypadkiem na twój szlaban? Spotkamy się, jak wyjdziesz z gabinetu Umbridge. Tak, na razie. Szukasz guza, Potter? Nie wygrasz! Expelliarmus! Dobry wieczór, Potter. Wiesz, dlaczego tu jesteś? Tak, zamówienie prawdy. Ja już zajmuję się prawdą. Nie będę kłamał. Co masz na ręce? Umbridge kazała ci przepisywać? Znajdźmy Hermionę. Ona będzie wiedziała, jak to wyleczyć. Hermiono! Patrz, co Umbridge zrobiła Haremu. Ta kobieta to potwór. Musisz powiedzieć Dumbledore'owi. Nie, nie dam Umbridge tej satysfakcji. Roztwór zmarynowanych czułków szczuroszczeta powinien pomóc, ale muszę sprawdzić, jak go sporządzić. Niech zgadnę. Mamy iść do biblioteki?